Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony Wojciechowi Kordzie, który największą sławę i rozpoznawalność zdobył zespołem Niebiesko-Czarni. To właśnie tam też poznał miłość swojego życia, Adę Rusowicz. Ich szczęście nie trwało jednak długo, a w wyniku tragicznego zrządzenia losu rodzina rozpadła się, o czym później pisano przez lata na łamach gazet. Wojciech Korda przez ostatnie lata zmagał się z ogromnymi problemami ze zdrowiem. W ostatnim czasie był sparaliżowany i brakowało środków na jego leczenie. Czy udało mu się pojednać z córką? Jak wyglądała opieka nad nim i kto ją sprawował? A także jak wyglądały ostatnie jego chwile, kariera, młodość? Wszystko to Wam dzisiaj zdradzę, więc zapraszam na odcinek będący upamiętnieniem tego niesamowitego muzyka. Wojciech Korda przyszedł na świat jako Wojciech Kędziora 11 marca 1944 roku w Poznaniu. Szybko okazało się, że ma wielki talent. Już jako siedmiolatek zaczął igrać z muzyką. Trafił do chóru chłopięcego Stefana Stuligrosza. Z zespołem występował aż do momentu, gdy jego głos w wyniku mutacji zaczął się zmieniać na tyle, że po prostu przestał do niego pasować. Wtedy przyszły do niego też bardziej dorosłe fascynacje. Takie młodzieńcze, ale oczywiście takie, które przełożyły się później na repertuar, jaki wykonywał. Choć początkowo zafascynowany był głównie jazzem, to później stał się uczestnikiem pokoleniowego uwielbienia dla nowego stylu muzycznego. Fascynacja rock'n'rollem objęła nas wszystkich. Słuchało się jednej radiostacji popularyzującej ten rodzaj muzyki, czyli Radia Luxemburg. Wówczas wszyscy śpiewający podrabiali śpiew Elvisa Presleya i mnie się spodobało, mówił na antenie polskiego radia. Jego pasja nie przeszkadzała mu jednak w edukacji, bo w rodzinnym mieście uczył się w zespole szkół geodezyjno-drogowych. Być może, aby mieć alternatywę, gdyby w muzyce nie wyszło. Ale czemu, skoro nazywał się inaczej, znamy go pod nazwiskiem Korda, to przybrał, bo jego zdaniem bardziej pasowało do kogoś, kto powinien występować na scenie. Zresztą podczas jednego z pierwszych występów konferencjer próbował dodać mu otuchy słowami Sursum Corda, czyli w górę serca. A przepustką do dalszej kariery okazał się udział w Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie w 1962 roku. Tam zakwalifikował się do Złotej Dziesiątki. Ale Polska usłyszała o nim za sprawą zespołu Niebiesko-Czarni. Występował w nim od 1964 roku aż do rozwiązania w 1976 roku. Dużym i znaczącym osiągnięciem zespołu, o którym być może nie pamiętacie, było napisanie pierwszej polskiej rock opery Naga, której premiera miała miejsce w 1973 roku, ale ta opera przyczyniła się niejako do rozpadu zespołu. Naga mocno nas wyeksploatowała z pomysłów. Doszliśmy do wniosku, że nie możemy już dłużej tego ciągnąć, wspominał. Pan Wojciech w zespole grał na gitarze, ale także udzielał się wokalnie. To tam właśnie też poznał królową Big Beatu, jak nazywano Adę Rusowicz. Początkowo w zespole była rywalizacja między Heleną Majdaniec i Adą, po czym dla Ady komponował początkowo Czesiek, a Helena pozostawała bez repertuaru, a że w zespole się takie sprawy załatwiało kolektywnie, to ja miałem komponować dla Heleny, wspominał Korda. Tak podzielili się także, jeśli chodzi o uczucia. Ada początkowo związana była z Czesławem Niemenem, natomiast do pana Wojciecha miała wzdychać pani Helena. I faktycznie Wojciech Korda i Ada Rusowicz, zanim zdecydowali się na związek, byli przyjaciółmi. Zresztą to właśnie Niemen zwerbował Adę Rusowicz do zespołu. Tylko miała występować w Niebiesko-Czarnych jako chórek, ale potem doszli wszyscy do wniosku, że nie ma sensu robić chórku i została pełnoprawną wokalistką. W pewnym momencie jednak Czesław Niemen odszedł z zespołu, Ada w nim została i między nią a Wojciechem Kordą zaiskrzyło. Podobno od razu, kiedy mieli się już ku sobie, mówiono, że nie będzie z tego byle co, byle romans, ale jednak związek na lata i nie pomylono się. Ponieważ para doczekała się dwójki dzieci, w 1977 roku przyszedł na świat ich syn Bartłomiej, a 6 lat później, w 1983, urodziła się Ania. Oczywiście wcześniej był ślub. Para później tworzyła duet Ada Korda i Horda. Wojciech Korda zresztą, oczywiście przy Ani wiadomo, że trudno było grać pierwsze skrzypce, ale był człowiekiem niezwykle utalentowanym. Miał nieprzeciętny głos.
Świetnie komponował. Mówiono, że jest jednym z najzdolniejszych polskich artystów. Jego kariera była niezwykle bogata, a utwory takie jak Kulik czy Mocne uderzenie pozostają w pamięci. Ale jednak proza życia sprawiła, że i on musiał martwić się o utrzymanie rodziny. To zmusiło go do tego, by występował w klubach skandynawskich i w Stanach Zjednoczonych. Potem występował także z Tomaszem Dziubińskim. Musieliśmy podjąć decyzję o tym, że jedno będzie wychowywać dzieci, a drugie musiało zarabiać. W związku z tym coraz rzadziej grałem w kraju, za to wyjeżdżałem coraz częściej występować za granicę, wspominał Korda. Grałem do kotleta, nie jest to łatwy chleb. Jeżdżę często do Skandynawii, w luksusowych hotelach. Tam trzeba reprezentować duży poziom, bo konkurencja jest bardzo duża, mówił. I faktycznie, gdy na świecie pojawiły się dzieci, Ada Rusowicz postanowiła trochę zwolnić swoją karierę, zająć się domem. Wspaniale gotowała. Reperowała krany, malowała płoty. Chyba mam po niej ten dryg do tych rzeczy, bo sama położyłam kafelki w swojej łazience. Dom był bardzo otwarty. Pamiętam, że odwiedzało nas wiele osobowości ze świata muzycznego i nie tylko. To był dom pełen muzyki. Ta komponował, brat grał na gitarze, mówiła Ania Rusowicz w rozmowie z Onetem. Niestety, jak już powiedziałam wam we wstępie, Tesielankę przerwał tragiczny wypadek, który wydarzył się w noworoczny dzień 1991 roku. Poznali nowych znajomych, którzy mieli wracać do Warszawy samochodem. Oni stwierdzili, że zabiorą się wraz z nimi. Prawdopodobnie nie chciało im się przez długi czas jechać pociągiem. Uznali, że tak będzie szybciej, szybciej znajdą się u dzieci. Niestety, samochód wpadł w poślizg. Pod Poznaniem doszło do wypadku. Zginęli wszyscy, oprócz Wojciecha Kordy. Ania Rusowicz mówiła, że jako dziecko czuła nerwową atmosferę w domu, oczekiwanie na powrót rodziców i zamartwianie babci, że długo ich nie ma. Zapamiętała widok posinieczonego ojca w poszarpanym ubraniu. Co się stało później? Tak naprawdę rodzina się rozpadła. Ania Rusowicz wspominała. Według jej relacji ojciec ją porzucił, wychowywało ją wujostwo, a ojciec zajął się bratem. Ania, która w dorosłym życiu została wokalistką, zresztą jest bardzo podobna do swojej mamy i ma również podobną barwę głosu, przyznała, że było to dla niej bardzo trudne i z ojcem nie utrzymywała relacji. Rodzice biologiczni kochają dziecko niejako naturalnie i z automatu. W naszym przypadku było inaczej. Wiem, że to, co od nich dostałam, jest niezwykle wartościowe. Zostałam obdarzona ich uczuciem w sposób niewymuszony. Dali mi szansę na nowe życie. Dlatego myślę, że dziś sama mogę dać im więcej, potrafię się dzielić, mówiła o rodzinie, która się nią zajęła. Z ojcem natomiast po latach, w których w ogóle się nie kontaktowali, zaczęli kontaktować się ze sprawą mediów. Prawda jest taka, że przez całe moje dzieciństwo i młodość miałam ojca, był nim mój wujek, do którego mówiłam tato. Z moim biologicznym ojcem do dzisiaj nie mam kontaktu i tym bardziej bulwersuje mnie fakt, że komunikuje się ze mną przez media dopiero teraz, kiedy coś mi się w życiu udało i stałam się osobą publiczną, mówiła w 2012 roku. Natomiast pan Wojciech w 1993 roku ponownie się ożenił. Jego wybranką została Aldona Kędziora Korda. Legendarny lider niebiesko-czarnych natomiast od pewnego czasu miał bardzo poważne problemy ze zdrowiem. Przeszedł 6 udarów, których pierwszy miał miejsce w 2015 roku. W 2019 natomiast poruszająco mówił w mediach o tym, jak bardzo zależy mu na tym, by spotkać się z córką, by się z nią pojednać. Ania jednak nie chciała o tym słyszeć. Głos w sprawie zabrała także żona muzyka. Od lat nie mamy kontaktu, nie odbiera telefonu, nie chce się spotkać, szkaluje ojca w prasie, mówiła w 2017 roku, a Ania jej nie odpowiedziała. Jednak w pewnym momencie zmieniła zdanie co do potencjalnego spotkania ze względu na fatalny stan zdrowia ojca. Na łóżku zobaczyła człowieka, który od dłuższego czasu toczy walkę o życie. 6 udarów wywołało ogromne i nieodwracalne spustoszenie w jego organizmie. Dla Ani był to widok przykry. Był czas, że czuła do ojca wiele żalu, ale teraz myślała jedynie o rzeczach, których nie zdążyli sobie powiedzieć, relacjonował Dobry Tydzień. Faktycznie, jeśli chodzi o pana Wojciecha, jego stan był naprawdę poważny. Miał wykonaną tracheostomię, przez co w ostatnich latach oddychał przez respirator. Był odżywiany dojelitowo, cierpiał na parkinsonizm poudarowy objawiający się sztywniejącymi kończynami. Konieczna była opieka i rehabilitacja, którą zapewniała mu ukochana żona Aldona.
Ich życie było bardzo trudne, również dlatego, że pani Aldona, która poświęciła się opiece nad mężem, żyła jedynie ze skromnej emerytury. Proszę, pisała w ostatnim publicznym poście, pokazując zdjęcia przykutego do łóżka artysty, nie mieli wówczas środków na opłacenie rachunków za prąd. Modlimy się, żeby nie było gorzej, nie oddam Wojtka do żadnego ośrodka. Czytam z jego oczu, przytulam, puszczam na komórce jego numery. Uśmiecha się, kiedy je słyszy, mówiła w Dobrym Tygodniu. Nie wszyscy może wiedzą, ale od tamtego czasu jest przy nim codziennie żona Aldona, która dla nas jest niezwykłą osobą, prawdziwą bohaterką walki o codzienne życie Wojtka. Pani Aldona nie pracuje, ma maleńką emeryturę, nie ma czasu, jest całodobowym serwisem medycznym i pogotowiem ratunkowym. Jest cichą bohaterką codziennej walki o zdrowie i życie. Staramy się od lat w fundacji zbierać na ich mozolne i trudne życie. Zeszłoroczny 1% dał tyle, że na kilka kolejnych miesięcy wynajęliśmy łóżko medyczne do korzystania domowego. Wsparliśmy zakup niezbędnych rzeczy, opału. To wystarczy do lutego. Pani Aldona nie ma siły, żyje praktycznie z dnia na dzień, ale dalej będzie bieda, jeśli nie pomożemy. Apelowała Polska Fundacja Muzyczna, która zajmowała się artystą. Pan Wojtek zależy od 5 urządzeń elektrycznych, co jest szczególnie dotkliwe. Pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją w historii, że przez niezapłacone faktury artysta może zostać pozbawiony życia. Staramy się zebrać te środki i apelujemy o wpłaty, mówił Tomasz Kopeć, prezes fundacji. I faktycznie, gdyby nie Polska Fundacja Muzyczna, muzykowi i jego żonie byłoby niezwykle ciężko utrzymać się, ponieważ świadczenia emerytalne nie wystarczały na pokrycie wszystkich kosztów leczenia, które, jak się domyślacie, muszą być bardzo wysokie. Pan Wojciech Korda zmarł 21 października 2023 roku. Dzisiaj o godzinie 13:40 po bardzo długiej i ciężkiej chorobie odszedł mój kochany mąż, napisała w swoich mediach społecznościowych ukochana Wojciecha Kordy, Aldona Kędziora Korda. Przykrą informację potwierdziła także Polska Fundacja Muzyczna. Wszystko wskazuje na to, że muzykowi udało się jednak to, na co tak bardzo liczył w ostatnich latach, czyli pojednanie z córką. Ania Rusowicz napisała na Instagramie: wybaczam ci, uwalniam cię, pozwalam ci odejść. Warto dodać, że pan Wojciech 11 kwietnia 2013 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury i osiągnięcia artystyczne. Jak zawsze w takiej sytuacji zachęcam Was do pozostawienia komentarzy o tym artyście, jakie macie z nim wspomnienia. Kilka ciepłych słów, które pozwolą go upamiętnić, będzie naprawdę, myślę, miłym gestem z naszej strony. Niebiesko-Czarni to jeden z najważniejszych zespołów na naszej mapie muzycznej. Napiszcie proszę, jaki jest Wasz ulubiony hit w wykonaniu tego zespołu. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną do samego końca i pamiętajcie, że moje odcinki pojawiają się 3 razy w tygodniu, więc widzimy się już niebawem. Mam nadzieję, że w nieco weselszych okolicznościach niż dzisiaj. Do zobaczenia, moi drodzy. Cześć!